Uwaga, nadchodzi Maciej z ważną wiadomością. Z bardzo ważną wiadomością, że pana pecha i fata. Gdyż? Gdyż będę pana nudził autami amerykańskimi. A klasyka, normalne. Ale w bardzo słusznej sprawie. Jaka to sprawa? Sprawa taka, że koszulki nasze, które przekazałem. Których nie mamy, bo sprzedaliśmy. Sprzedaliśmy. No. Zostały sprzedane w bardzo ważnej aukcji. Dla pomocy chorym cierpiącym na autyzm. No i bardzo dobrze, że możemy pomóc. Cześć, Norbi z tej strony. Pozdrawiam serdecznie widzów. Sorry, dwóch cylindrów. Proszę Państwa, pierwszy numer chcieliśmy dedykować. Tak, Dzidubiu, dla Ciebie od nas. Też będzie piosen. Tak jest, lecimy. A naszą wizytę w Megaparku rozpoczynamy od pokazania pięknego Cadillaca Cabrio, czyli wielkiej szuflady. I tylko nie wiadomo czego więcej, chromu czy pojemności. Pojemności było 8200, a chromu parę kilo. Po Cadillacu pora na pięknego Lincolna. 1983. To jest limitowana wersja 1100 sztuk. Były dwie wersje, Lincoln Continental Givenchy i Valentino. W Polsce każdy taki amerykański samochód jest w jakiś sposób limitowany. Wspaniali ludzie, Mega Park plus Norbi i piękne auta to recepta na wspaniałą zabawę. Tylko jeden. Wczoraj głośniej śpiewali. A to chęca, podnieca mnie, wciąż zachwyca. A tak w Megaparku wygląda piękna Riviera, a nawet dwie. Razem staje się zaproszenie tej zabawy, poznania siebie tak jak wolność, tak latają. Fantastyczna Riviera. No, również mi się bardzo podoba, dlatego taki model wybraliśmy z żoną. Postawiona obok Riviery. Dokładnie, dokładnie. Znani, zaprzyjaźnieni sąsiedzi od Riviery. Czyli Riviera Brother. Tylko jeden. Wybraliśmy z żoną, czy żona musi dzielić pasję. Kołyszemy, kołyszemy! Kołyszemy, kołyszemy! Kołyszemy, kołyszemy! Tak, kołyszemy, kołyszemy! A teraz kolej na brytyjską elegancję. Kto zaśpiewa najgłośniej? Taki Morgan swoim drewnianym wykończeniem rzuca na kolana. Otrzymuje się po $300. Jest to ksero, ale dla mnie dobrze zrobione. Dla świetnie zrobione. On zawsze jakieś jest do Stanów na wakacje, co ty płaci. I zobaczcie, wraca cały czas, więc... Klasyka angielska z silnikiem Forda. No tak. Bywały z innymi silnikami też, w zależności tam od rocznika. Wiem, że Mazdy silniki wkładali zarówno silniki, jak i skrzynie. No to akurat jest Ford. Rozkoły się jeszcze raz. Tylko raz. Tylko raz. Tylko jeden. A może jeszcze jeden. Proszę Państwa. Rozkoły się. Ja jestem bardzo stary, bardzo źle słyszę. W związku z tym chciałbym, żebyście zrobili to głośno. Ale córki śpiewają. Jeszcze raz! W takim pięknym, klasycznym Camaro można się rozkołysać. Tylko jeden! Dzina śpiewa! Rozkołys się! Woo! Yeah! Rozkołys! Ostatni raz! Rozkołys się! Jeszcze raz! Tylko raz! I żeby było piękniej, wersja Z28. Rozkołysz się! Tylko raz! Taki piękny Ram w takiej mocnej wersji też może rozkołysać. Nie słyszałem, żeby tak trzeźwi ludzie o tej porze zaśpiewali tak ładnie tę piosenkę, naprawdę. Wyjeżdżamy zatem na przejażdżkę. Thank you.
żeby ucieszyć gruziąc takimi wspaniałymi samochodami. Taki piękny, stary Suburban robi wrażenie. A obok wspaniała Riviera jak wybrzeże. Fantastyczna Riviera. Tak, fajna Riviera. Riviera, która jest rocznika mojej małżonki, 77. Specjalnie szukałem takiej, żebym nigdy się nie mylił, kiedy moja żona ma urodziny. To masz młodą małżonkę. Tak. I żeby nie było tylko po amerykańsku, pojawiły się też takie ładne klasyki. Były takie czasy, że taki Golf Diesel był marzeniem. A mnie raczej marzyły się takie Chargery. Impala, czyli wersja Chevrolet Limousine na mocno. A taki wspaniały Roadmaster to Caprice Classic w wersji Buicka. A ten dodatkowo w wersji kombi. A to mocna gratka dla fanów Mustanga. A my wracamy na teren zlotu, żeby wziąć udział w licytacji, to jest metodą pomocy. A cóż przed nami? A przed nami, kochani, licytacje, które za chwilkę pomoże nam prowadzić Norbi. Będziemy licytować na rzecz Stowarzyszenia Osób Autystycznych, więc myślę, bardzo, bardzo szczytny cel. A do tej białej puszeczki będziemy przydać wszystko, co... Wszystkie pieniążki, które dacie, wylicytujecie na dzieci autystyczne. Dziękujemy ślicznie każdemu, kto wrzucił do tej puszki. To jest jedna cegiełka, która na pewno tym dzieciakom pomoże. Czas zacząć licytację, co? Zapraszamy wszystkich tutaj do nas pod scenę. Panie, są przewspaniałe, przepiękne wyroby ufundowane tutaj na licytację dla dzieci chorych na autyzm. A mamy kolejny wspaniały gadżet. To są słuchawki ufundowane przez Włodka Ziętarskiego. Ojca Maćka i oczywiście mojego ojca. Nawet nie wiedziałeś pewnie. Dobra, proszę Państwa, to są te słuchawki z autografem Włodka Ziętarskiego. Cena wywoławcza, chłopcy? No myślę, że jak od Ziętara to nie mniej jak stówka, nie? Dobra, 100 zł, bardzo proszę, cena wywoławcza, proszę bardzo. Ile dajesz? Stówę? Stówę po raz pierwszy wywoławcza. 100 zł po raz pierwszy. Proszę Państwa, pudełko wprawdzie jest od Sony, w środku są ulitry, ale naprawdę, naprawdę jest git. Ale sam tutaj sam Włodek podpis. Się podpisał, tak jest. Czyli mamy co, Norbi? No, mamy piękną sprawę, 150 po raz drugi. 150 po raz drugi, ile? 160 po raz pierwszy. Teraz więcej. 170 pięknie, po raz... 180 po raz pierwszy. 200 po raz pierwszy, brawo dla tego pana, brawo, wielkie brawo. 250 po raz. Trzeci! Brawo, gratulujemy, zapraszamy serdecznie. Wielkie brawa dla tego pana. Wielkie brawa, gratulujemy serdecznie. Jak pan ma imię? Panie Łukaszu, gratulujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego, panie. W takiej ważnej licytacji musiały się pojawić i dwa cylindry. 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. 150 po raz trzeci, brawo! Sprzedane! Zapraszamy do puszeczki. Prosimy, zapraszamy pana. Ale w takiej ważnej sprawie przygotowaliśmy również ciekawą fotografię. Cena wywoławcza, zdjęcia w małym i dużym formacie Macieja Ziętarskiego. Dla wszystkich kochających amerykańską motoryzację, Włodzimierz Ziętarski jest z autografem. Cena wywoławcza 50 zł. Kto da 5 dyszek? I? 120? 70.
dorzucamy koszulkę. Stówka, kto da więcej? Co jest razem? 110? 120. Kto daje? Co by nie mówić, to dla mnie wspaniałe, że ci, którzy bawią się nawet taką fajną motoryzacją, pamiętaj o tych, którzy cierpią. Teraz właśnie ja biorę spotkanie gości z Mustanga. Znowu Ameryka. Ameryka. Czy to będzie jakiś innego kraju Mustang? Mustang, bo kiedyś... Właśnie były taka jakieś... Jawa Mustang. Jawa Mustang. No. No widzisz, jakie jeszcze Mustangi były? Pony. Motorynka. Hyundai Pony. I motorynka Pony. Też była Pony. Co jeszcze było z koniem? Ale Pony to jest taki udawany Mustang, niewielki. Tarpan. Tarpan. No, Tarpan jeszcze. No to na zloty Mustanga mogłyby te pojazdy się pojawić tam, prawda? Oczywiście.